Wiele dzieci na Warmii i Mazurach potrzebuje pomocy. Wiele z nich zapada na bardzo ciężkie choroby. Czy takie wydarzenia mają realną szansę pomóc tym dzieciom w ich leczeniu? To jest bardzo piękne, że takie pieniądze są zbierane dla tych, którzy potrzebują. Jako lekarz zdaję sobie doskonale sprawę, że każde pieniądze są potrzebne w służbie zdrowia. I muszę powiedzieć, że to jest coś fantastycznego, że jest taka organizacja, która robi. Ja, wie pani, od lat interesuję się, opiekuję się domem dziecka w Szymonowie od 45 lat. I wiem, jakie są potrzeby nawet te dzieci, które są zdrowe, a później potrzebują pomocy. Także każda część pieniędzy trafiająca na służbę zdrowia jest naprawdę potrzebna. A wiadomo, że tych pieniędzy jest zawsze za mało, szczególnie w ciężkich przypadkach. Zdarzają się przypadki, kiedy leczenie to są naprawdę wielkie, wielkie pieniądze. To są wielkie pieniądze, wie pani, ale jeżeli całe społeczeństwo w tym kierunku idzie, żeby pomagać, to ja sądzę, że pieniądze się zawsze znajdą. Jak nie tu, to tu. Część pieniędzy daje też Zachód, prawda, pieniądze na ciężkie schorzenia, których my nie operujemy. Ale społeczność polska jest zawsze po stronie tych, którzy potrzebują i jest bardzo hojna. Czyli tak naprawdę wystarczy, żeby były chęci, a wszystko jest możliwe. Dobre chęci, bo wie pani, każdy grosz dany to urasta do dużej sumy i sądzę, że jest to bardzo piękne, potrzebne i oby tak dalej.